Boisz się? Masz rację. W tych krzakach kryje się wiele łuków wymierzonych w nas. Słyszę, jak się niecierpliwią, jak pobrzękują sięcibami. Straszysz? A może tam nikogo nie ma? Są. Naliczyłem 60 łuków. Jedno jest pewne, nie lubią nas jaskier. A jak to naliczyłeś? Normalnie. Ludzie kiedyś przetrwali dzięki tym zdolnościom, ale potem zapomnieli o nich. Wszystko jest w tobie, jaskier. Możesz widzieć w ciemności, słyszeć w ciszy, myśleć myślami innych. Możesz wyczuwać ich lęk, siłę, agresję, wolę walki. A jak jest z tobą? Właśnie tak. Ale ja muszę taki być, aby przeżyć. Nic innego nie potrafię. Co z tego, że jestem lepszy w walce? Ty umiesz śpiewać, grać, składać poezję. To jest piękne i mądre. Dziękuję. Mało kto tak myśli. Ludzie raczej... Powiedz mi, jak można zwyciężyć takie potwory, które są szybkie jak piorun? Takich zdolności nie ma żaden człowiek. To różnie bywa. Nas wyszkolono tak, abyśmy byli co najmniej tak szybcy jak zwierzęta czy potwory, bo takie nazwali ludzie. Ale wielu z nas ginie. Tych bestii też jest coraz mniej. Ja nie poluję na wszystkie. Dlaczego? Bo to ludzki strach stwarza potwory. Im bardziej się ich boimy, tym one są niebezpieczniejsze, groźniejsze. Niektóre tylko się bronią, wtedy są niebezpieczne. Z kolei inne mają cenną skórę, kości. Dlatego są potworami. No, ale niektóre są nimi rzeczywiście.